She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Life is Strange. Tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku, właśnie na to złomowisko razem z naszą przyjaciółką dotarliśmy. No i naszym takim głównym zadaniem jest znalezienie 5 butelek, ponieważ będzie ona robiła, w sumie nawet jak widzicie, robi strzelnicę. Porwała pistolet swojemu, powiedzmy to, ojcu, bardziej ojczymowi. No i będziemy mogli strzelać do butelek. Czekajcie, bo tutaj gdzieś mogłem zrobić zdjęcie wcześniej. O właśnie, widzicie. Na koniec poprzedniego odcinka właśnie pojawiła mi się informacja, że zdjęcie mogę zrobić, więc zróbmy je najpierw. Okej. I też powiem wam, że tutaj już widziałem pierwszą butelkę właśnie. Break time. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Wow. Dobra, więc to cofniemy sobie czas. Mamy takie umiejętności na szczęście. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Mamy taką skrzynię, czekajcie. Przesuń, ale jak na skrzynię spadnie, to będzie lipa. Bardziej przydałoby się coś miękkiego, chyba że ona wejdzie na tą skrzynię, no to być może, albo na tą łódź. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. No jakby się ona tutaj... Nie, ona się nie... za daleko jest. Dobra, to chyba ta skrzynia będzie jedyną tutaj opcją. Skuteczną. Wejdzie wtedy na skrzynię i pewnie tą butelkę sobie sięgnie. Dokładnie. No jeszcze mogłaby się tutaj po prostu przewrócić z tej skrzyni, ale dała radę, więc... Pierwszą butelkę mamy. Taki stary aparat. Beyond repair. Rest in peace. Ja to nawet bym wziął na pamiątkę, żeby mieć jakoś tak fajnie gdzieś tam, powiedzmy, w kolekcji. Lekko tylko odnowić wizualnie i fajny gadżet. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Nie no, to się na pewno nie przyda. Chociaż... Dobra, kolejna butelka. Boom! Only 3 bottles left. Co tu mamy? I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Okej, co tu mamy? Dobra, kurczę, bo jesteśmy z nim umówieni na tą imprezę, nie? Że chyba to było wyjść do kina, a na imprezę się umówiliśmy z dziewczynami. Wow, sir. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Dokładnie, to jest ta. Ja to nazywam sarenką. That dough is the perfect photo op. Zróbmy jej to zdjęcie. No jest czymś oczywiście nierealnym, co widzicie po tym, że te tekstury nie są, znaczy ona jest przezroczysta, ale ciekawi mnie jedna rzecz, czy, no właśnie, chciałem się zapytać właśnie, czy będzie ona widoczna na zdjęciu, skoro jest czymś nierealnym, no to na zdjęciu jej nie będzie. Oczywiście w głowie tutaj Max ona tylko widnieje. No dobra, co tu mamy? Usiąść. Nie no, nie będziemy pod tym, albo dobra, usiądziemy, zobaczymy, może jakaś akcja fajna będzie, chociaż wątpię w to. Raczej chwila odpoczynku, posłuchanie sobie muzyki jakiejś takiej fajnej, lightowej. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. Dobra, koniec tego dobrego. Bo nie dość, że musimy znaleźć butelki, to jesteśmy umówieni z tym Warrenem oraz też z dziewczynami, więc trzeba to jakoś w czasie ogarnąć. Wiem, że tego czasu mamy mnóstwo, ale bez przesady. Tu nic nie ma ciekawego. O, jakiś szyld. No way!
I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. Powiem wam, że jestem w stanie się naprawdę wczuć tutaj w rolę Max, ponieważ no mówię, często jak też wracam do domu rodzinnego, to takie rzeczy widzę, które są już opuszczone, stare, na kiedyś, za moich czasów jeszcze jakieś tam firmy prosperowały, były duże i tak dalej, a dzisiaj upadłe są i tak dalej. Tak samo z tymi lasami, o których wam opowiadałem w poprzednim odcinku, no masakra jakaś taka. Dziwne uczucia towarzyszą po prostu człowiekowi. This was an old school punk shirt. Ale powiem wam, że też no niesamowity klimat wytworzyli dzięki właśnie nawet takiej fajnej miejscówce, fajnej, no dla każdego może to nie jest fajne miejsce. Jeśli chodzi o grę, no, o sam klimat growy, to to wygląda naprawdę niesamowicie. Też, co to było? Chyba ptak. Jest naprawdę sporo rzeczy, jak coś tutaj mi się nie rzuci w oczy na szybko, to mogę to pominąć, tego się boję najbardziej. Nie, tam nie chciała iść już, więc pójdziemy z drugiej strony może. Co tu mamy? Jakaś koszula. Stara. This is the scariest thing here. Stara lalka. To już widziałem wcześniej, nie podszedłem do tego. Oh, poor thing. They left you here all alone. Takie lalki to najczęściej w jakichś tych są, w horrorach. Stare, porzucone. Every car has its own tale and history. Akurat tutaj jest złomowisko, ale powiem wam, że właśnie jeden z moich widzów kiedyś podesłał mi zdjęcie ze starego takiego powiedzmy złomowiska, gdzie było też... No to było złomowisko, to bardziej cmentarz. Mówiłem, że tutaj jest złomowisko, a tam jest coś innego, ale nie, no nie, to też jest złomowisko, a taki bardziej cmentarzysko to powiedziałbym jest. Gdzie są właśnie takie opuszczone samochody, wszystko zarośnięte. Jak będę nagrywał odcinki z Forza Horizon, z zaginionych aut, to wam te zdjęcia podeślę. I know there's a bonfire spot where people party around here. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Dobra, mamy kolejną. Talk about finding a bottle in a haystack. I want to die. Jeez. Who wrote this? Tego chyba się nie dowiemy. Ouch. Czułem, jakby to było skierowane do mnie. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. No, boję się teraz o Max, że kurde pójdziemy i stanie się z nami to samo. Co tu mamy? I don't want to intrude, but I was here. Dobra, podpisz się. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. No właśnie powiem wam, że jestem bardzo ciekaw tego, czy tutaj, jeśli by się Rachel odnalazła, czy będzie z nami jakoś tutaj, powiedzmy to, znajdzie wspólny język. O, tak bym mógł to nazwać. Jestem ciekaw tego bardzo. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. No, jakbyś jej nie zostawiła, to pewnie byś się dowiedziała, tak? They really were besties. That could have been me instead of Rachel. No nie ma czego żałować tak naprawdę już. Stało się po prostu. I can't see Chloe playing with makeup. Jakiś taki punkowy. Tu mam jakieś gazety typu, nie wiem, Bravo. Nawet gazeta jest tam specjalnej edycji z YouTube'owej, nie? Widziałem, wiele osób z tego bekę miało. That kinda hurts. Dobra. Tu by było chyba wszystko. Mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem. Tu mamy taki wielki dywan chyba. Dywan albo jakiś ręcznik. Zawieszony niczym w Rosji na ścianie. Tu już chyba nic ciekawego nie ma. O, tutaj coś mamy. Czekajcie, deska. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Jako mostu. Aha, bo tu jest butelka. Dobra. Na ten statek tutaj musimy wejść sobie.
To pytanie, którędy? Czekajcie, coś mamy jeszcze. Strzykawki. No ładnie, dziewczyny. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Chociaż no nikt nie powiedział, że to są tutaj strzykawki dziewczyn, tak? Those shells look fresh. No pewnie Chloe nie jest jedyną osobą, która pomyślała sobie, że to jest fajne miejsce na zabawę bronią. Na ćwiczenie i tak dalej, i tak dalej. Jakaś piłka stara. The Bigfoots were here. Gdzie to było? Aha, tu jest deska, dobra. I know there's a bonfire spot where people party around here. Chyba chodzi o to, że tą deskę tutaj przyłożyć, nie? I tam butelkę wziąć. Dobra, spróbujmy. Way heavier than I thought. Ugh. Dobra, możemy przejść. Max wykazała się troszeczkę sprytem. Możemy usiąść. Weźmy najpierw butelkę. One more bottle to go. Usiądźmy sobie. No na to naprawdę znajduje wiele miejsc tutaj w różnych lokacjach. I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Dobra, idziemy stąd. Tak jak chciałem powiedzieć, Max zawsze znajdzie, powiem wam, miejsce, gdzie sobie może odpocząć. Nie, na chwilę. Co tu mamy? Tu byliśmy już. Czekajcie, zobaczymy, co tutaj ciekawego mamy. Kolejne strony, jak widzicie, mamy. Chyba od tego miejsca wam nie pokazywałem już nic, więc sobie możecie tutaj poczytać to. Mamy też nową osobę poznaną. Też sobie o niej możecie poczytać. To oczywiście matka Chloe. I mamy SMS-y od... Oj, kurczę, Katie na nas wkurzyła, że nie pomogliśmy jej. No kurczę, szkoda. Ale dobra. Idźmy dalej. Mam nadzieję, że jakoś ją jeszcze pocieszymy. Więc trzeba jak najszybciej z tymi butelkami tutaj, powiem wam, zwinąć. Gdzie one mogą być? O, to jest pytanie. Gdzie to butelki, kurde, mogą... Znaczy jedna butelka jeszcze została, nie? No wydaje mi się, że obeszłem tutaj wszystko. Dobra. Gdzieś, gdzie ludzie organizują ognisko. Gdybym ja robił ognisko, to gdzieś na środku tutaj bym to zrobił. Ale też powiem wam, że to miejsce z jednej strony jest czymś świetnym, a z drugiej strony powiem wam, że takie troszeczkę smutne to miejsce, nie? Tu już byłem. O, butelka! Dobra, gdzie ona jak tutaj wejść do tej butelki? Tutaj. No kto normalny w takim miejscu robi ognisko? No bez jaj, czekajcie. Mi się nie zapadło zaraz. Gdzieś tam tu wziąć to i spadać, no bo zaraz te auta się na mnie zapadną. Voila! Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Ja pierdziele, czuję się... Czuję się po prostu upiorny, przewidując to. Spodziewałem się, że wszystkie auta się tutaj mogą zapaść, ale... Dalej stąd idź. Dobra, kurde. No zobaczcie, te auta są tak położone tutaj, że w każdej chwili coś może się przewrócić. Tym bardziej, że tutaj szedłem i coś tutaj sypało się, właśnie te... felgi się tutaj sypały na mnie już wcześniej. Mówię, no, zaraz coś jebnie. Ale też, żebym zobaczył tą butelkę tutaj ukradkiem, masakra. To mogę w ogóle iść dalej gdzieś? Aha, tu byłem już wcześniej, że ja tego nie zobaczyłem wcześniej. No, dziwne. Tu jeszcze mam jakieś graffiti. Thanks for the tip.
Dobra. To by było tyle, tak? Mam 5 butelek. Wszystko ładnie odnalezione. Wszystko też sprawdziłem chyba. Dwa zdjęcia miałem zrobić. Czekajcie. Dwa zdjęcia miałem tu chyba zrobić. Kolejne będą... A nie! Jeszcze mam zrobić zdjęcie. Jak... Chloe będzie strzelała w powietrze. Ale gdzieś, gdzie będzie widać latarnie. Pewnie. Z góry. O, tam jest, więc gdzieś tutaj Chloe powinna być, nie wiem. Nie, ta latarnia jest chyba za daleko, to będzie pewnie w jakimś kolejnym momencie w grze, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, pogadajmy sobie z nią. Albo dajmy jej butelki w ogóle. Thanks, Max. Wait, one more for the road? You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. Skąd ja mam widzieć? I need to see you shoot first. Wow. Dobra, to już wiem, skąd mam widzieć. Bardziej w prawo. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Dobra. Oh yes! Did you see that shit, Max? Duh. Tak się zastanawiałem, skąd mam wiedzieć, jak ona nie? Ma strzelać, tym bardziej, że Max pewnie sama nie wie. Where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Max sama przecież nie wie, jak strzelać. Oj, troszkę jej nie wyszło. Ona nie wie, gdzie strzeliła, powiem wam szczerze. Oj, troszeczkę wyżej i by było. Now, Max, where do I aim? Aim slightly above. Right between the eyes. Dobra, udało się. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Czekajcie, o co tu chodzi? Hello, what should I shoot? Let's see you take a crack at that rusty barrel. Sorry, Mr. Barrel, your time has come. Listen to those fat bullet beats! Co rozwalają teraz? Give me something to shoot, Max. Może tu strzelmy. Aim at that old blue plank here. I hate old planks. Dobra. Yawn. I must rid the world of those bottles. Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Ale to jest strasznie niebezpiecznie, tak strzela w takie ten. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, gdzie się odbije kula, nie? Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. Chyba w oponę by było najlepiej. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Dokładnie. Wow! Myślałem, że spadnie to na nas. Dobra, butelki zbite. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. Oj. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't feel so super. Max! Chyba za dużo tej mocy używaliśmy. Fuck, co to jest? A, to było głośno. Cały pad mi teraz wibruje.
You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Dobra, czy można pogadać tak szybko? Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że gdzieś się przejdziemy, ale dobra, no tutaj nic innego raczej nie będzie. Nic się nie zmieniło. Więc dobra, zagadajmy do niej. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oj. To Nathan? Hey, it's Thelma and Louise. Nie, jednak nie. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Dobra, i teraz albo możemy strzelić, albo nie strzelić. Powiem wam, że wybiorę nie strzelaj, ponieważ... Dobra, wybierzemy sobie strzel, zobaczymy jak to będzie akcja. Oczywiście potem sobie cofnę czas, postaram się przynajmniej cofnąć czas, aby nie strzelić. Bo normalnie pewnie bym nie strzelił, chociaż... Jeśli miałbym już strzelać, to w nogę pewnie. No zobaczmy jak ona to zrobi, potem najpierw sobie cofnę czas i zobaczymy jak będzie, kiedy nie strzeli po prostu. That is hilarious. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. Czyli naprawdę nic się nie stało, nie było w ogóle na boi tam już. Until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Jestem ciekawy, czy to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Teraz pojawi się taka informacja, czy nie? Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Kurczę, chciałem tylko sprawdzić jak to będzie i żeby sobie cofnąć po ten czas i sprawdzić jak będzie w innej opcji. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Ale tak naprawdę jeśli nawet nie oddała strzału, tylko pokazała, że ma jaja, powiedzmy to. Gdzie jest ta Chloe? Gdzie ona poszła? Do tej budki tutaj poszła. Gdzie ona jest, kurde? Ja nie wiem, gdzie ona jest. A jest tutaj, dobra, kurde, obok mnie była, ja gdzieś tam polazłem. Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. It felt awful. I'm glad there was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power! You're gross. Don't fall.
I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Dobra, zapytajmy jeszcze o Franka. To jest chyba ten, nie wiem, czy to nie jest ten sam koleś, który był z tym psem przy tym kempingu. Tak mi się wydaje, że to mógł być on. No, teraz sobie nie przypominam, czy ta twarz była podobna. Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and a, czy to był on? Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer, where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Dobra, no pytajmy. Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Dobra, ja będę chciał tego spróbować, oczywiście. I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. No w sumie ja też tego bym chciał i to bardzo. Mam nadzieję, że w grze będziemy mogli się spotkać z nią. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Kurde, jak szukałem butelek, przejeżdżał tędy ciągle pociąg. Perfect. A teraz nie ma żadnego, one sobie leżą normalnie. Wow. A pierdolę, to jest przerażające aż. Co tu się wyprawia? Co ona zrobiła? What? What's that noise? No buta ściągnij! Oh shit! Fuck! Kurde, rozmawiaj z nią może. Get me out of here, Max! Jak ją cię uwolnić? Czekajcie, tutaj może. Dźwignia. I can't even move it an inch. Awesome, it's not locked. No i co teraz? Spójrz. I better find a tool to cut those wires. Nie mam pojęcia w ogóle, kurde, jak to. Rozwalić. Shit, I can't budge it at all. Zmienimy trochę czas. Damn, something is blo-
blocking the drum. Kurde. Nie mówcie, że ją przyjedzie. Zawsze mogę ten czas sobie cofnąć, ale też go za dużo nie mam. Czekajcie, chyba wiem. Pójdę na górę. Tego nie otworzę, no dobra. Okej, coś tu widzę. Mamy łom. Weźmy go. I can definitely use this bad boy. Teraz otworzę te drzwi, czy nie? Coś tam musi być, skoro tutaj da się to w ogóle tutaj wejść. Cofnę sobie tutaj czas, wiecie, żeby nic jej tam nie zabiło. Jak ona tego buta tam włożyła? Serio? No nie wierzę w to. Co ja tu mogę zrobić? Kombinerki weź. Now I can pull a total MacGyver. Cofnę sobie jeszcze tutaj trochę czas. To chyba tyle. In and out, no problem. Dobra, zobaczymy, czy coś z tym będę mógł zrobić. Żółty, powiedzmy, że nie wiem, chyba czerwony pewnie. Wow! Short circuit city. Na pewno nie, nie żółty. Pewnie ale zielony może. W filmach chyba zielone najczęściej były. Dobra, zobaczymy się teraz czerwone. Dobra. Ona tu do mnie. Aha, bo ona nogę włożyła. Przecież już wszystko zrobiłem. Aha, tutaj jeszcze mogę top teraz chyba, tak? Yes, I did it. Wow! Jeszcze zdążyła przełożyć te tory, żeby mógł ten przejechać normalnie. You save me again. Ale co za baba? Now we're totally bonded for life. Damn, that was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Okay. Na tym sobie dzisiaj skończymy. Przyjechali sobie do szkoły. Kurde, po pierwsze, co one mają w głowie, żeby na torach się bawić, skoro wcześniej. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. I don't see how. It's so friggin' random. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar!
Like you said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. I to dosłownie są w grze. Powiem wam, że po pierwsze głupotą było naprawdę bawić się na torach, tym bardziej, że no nie wiem jak Chloe, ale Max widziała te pociągi, które nadjeżdżają w każdej chwili, tak? Więc to było głupie. I ona chyba tą nogę włożyła, potem z automatu te tory się przestawiły i wtedy ta noga i się, tak mi się wydaje, że tak było. Ale daliśmy radę. Jeszcze można by było tą całą taką, nie wiem jak to nazwać, szpulę, czy nie wiem jak to się nazywa. Można by było też rzucić, ale pewnie wtedy... I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Nie jestem pewien, że to by zadziałało, a jeśli już by zadziałało, to to jest ciężkie i mogło, wydaje mi się, tutaj w jakiś sposób, nie wiem, wykoleić pociąg. Jest to fizycznie możliwe, dajcie znać, jeśli wybraliście inną opcję pomocy, a być może to tylko taki pis na wodę, może tej opcji w ogóle wyboru nie było. No więc dajcie znać w komentarzach, jeśli mieliście i mieliście okazję pograć w grę i wybraliście zupełnie inną opcję pomocy tutaj Chloe. Tak więc dobra, to by było tyle, bo widzę, że odcinek już dosyć długo trwa. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale z tej gry. Cześć!